Nazywam się Kabulanka Lango. Mam 17 lat. Mam dwie siostry i pięciu braci, ale tylko ja jestem albinosem. Kiedy dorastałam, spytałam moją mamę, dlaczego tak bardzo różni się od innych. Nic nie odpowiedziała. Poszłam więc spytać o to moją babcię, a ona powiedziała, że to Bóg tak chciał i nie należy tego kwestionować. Przyjechałam tu zaraz po tym, jak odcięto mi rękę. Kabula, tak jak inni albinosi, stała się zwierzyną łowną. Polowania na osoby z bielactwem zaczęły się w latach 90. Zabito 75 osób, a 34 okaleczono. O tylu przynajmniej wiadomo oficjalnie. 26 kwietnia 2010 roku do mojego domu przyszło trzech mężczyzn. Wyważyli drzwi. Zaczęli nas bić. Moja matka krzyczała. Powiedzieli, że tak naprawdę nie chcą pieniędzy, tylko moją rękę. Kazali mi ją wyprostować, oprzeć na desce. Potem ją odcięli. Ból był tak silny, że nie do końca wiedziałam, co się dzieje. Policja aresztowała siedmiu podejrzanych. Okazało się, że to mężczyźni z sąsiedniej wioski. Ale do tej pory nikogo nie skazano. Kabuli jednak nie pozwolono wrócić do domu. Bezpieczeństwo ma jej zapewnić pobyt w ośrodku zamkniętym. W oczach mamy moja choroba nie była problemem, ale mój ojciec odrzucił mnie całkowicie. Ostatni raz widziałam go, gdy leżałam w szpitalu po ataku. Nie wiem, gdzie jest ani co robi. Może sam był w to zamieszany w jakiś sposób. Pewnie nawet nie wie, gdzie mnie szukać. Albo po prostu mnie nie kocha.